Dzisiejszy film rozpoczniemy troszkę inną mapą, może nie do końca mapą. Bo na samej stronie mapa rzeczywiście jest, i mapa pozwala nam sprawdzić, jakie fenotypy ludzi, czyli tak jak wyglądamy, występują w danym miejscu. Klikając dowolne miejsce na mapie, możemy zobaczyć, jakie rdzenne fenotypy występowały w konkretnych miejscach. I mimo tego, że dzisiaj już cywilizacja wygląda odrobinę inaczej, a społeczeństwa są bardzo mocno przemieszane przez postępującą globalizację, to możemy zobaczyć rdzenne ludności, jak wyglądały w konkretnych miejscach. Jednak myślę, że przy tej stronie nie sama mapa jest najbardziej interesująca, co ogólny przegląd fenotypów. Same fenotypy, tak jak możecie się przyjrzeć, wyglądają bardzo dziwnie, bo jest to zbiór bardzo dużej ilości portretów, która jest nałożona na siebie, tak żeby wyszczególnić cechy konkretnej grupy z konkretnego miejsca. Więc tak naprawdę nie przedstawiają one nikogo konkretnego, ale po prostu zbiór ludzi, którzy wyglądają w konkretny sposób z danego miejsca. Możemy wskoczyć sobie do losowego fenotypu, który nazywa się na przykład Paleo Sardinian. Pod spodem mamy mapę występowania, gdzie dany fenotyp występował najczęściej. Dla mnie najciekawszą rzeczą jest tutaj coś takiego, co się nazywa Basic Anthropological Traits, czyli takie znaki szczególne, konkretnych grup. Gdzie po odcieniu skóry, klikając, możemy zobaczyć, gdzie mm, i skąd pochodziły, jakby konkretne grupy. Więc najciemniejsze karnacje, tak jak możecie zobaczyć, głównie występowały w centralnej Afryce, ze śladowym występowaniem w okolicach Oceanii i na kontynencie australijskim. Ciemnobrązowe karnacje to oczywiście Australia i Afryka. I przesuwając się w lewo do coraz jaśniejszych, możemy zobaczyć kolejne obszary, na których występowały konkretne karnacje. Możemy sprawdzić również po kolorze włosów, co jest w ogóle rewelacją. Kolor w ogóle, rudy kolor to jest bardzo interesujący temat, ponieważ utożsamiany jest głównie z Irlandią, Wyspami Brytyjskimi, a olbrzymie ośrodki występowania ludzi z rudymi włosami są również na terenach dzisiejszej Rosji. Z kolei blond to charakterystyka typowo europejska. Mamy również podział na przykład na szerokość że i występowanie w zależności od szerokości nosa w tym miejscu. No jak patrzę mniej więcej po swoim, no to zdecydowanie mam pierwszą pomiędzy pierwszą i drugą. Więc definitywnie jestem z okolic Europy. <grym> Chciałbym kiedyś swoją drogą zrobić sobie ten test DNA. Kurczę, no chyba sobie zamówię. A was zapraszam na stronę Human Phenotypes, żebyście zobaczyli sobie i ewentualnie sami popatrzyli, jakie macie cechy i potencjalnie skąd możecie pochodzić. Hej, jeśli podoba ci się taki rodzaj kontentu, zostaw łapę w górę. To najprostsza forma odzewu, żebym widział, że to, co robię, daje komuś radość. Jeśli chcesz być ze mną trochę bardziej na bieżąco, wbij na mojego Twittera i Instagrama. I wracamy do map. Rosja ma większą powierzchnię niż planeta Pluton. To wydaje mi się być całkiem niezwykłe. Gdybyśmy zebrali całe tereny, które są w tym momencie pod jurysdykcją rosyjską, i złożyli, złożyli je w kule, to mielibyśmy minimalnie większą średnicę niż średnica Plutona. Szwecja w porównaniu do Madagaskaru. I rzeczywiście jest bardzo podobnego kształtu i bardzo podobnej wielkości. Nie wiem, czy już wam mówiłem o jednej z moich ulubionych map, czyli The True Size of, na której możemy sprawdzić sobie oczywiście, jakiej wielkości są różne kraje. I rzeczywiście przesunąłem sobie Szwecję na teren Madagaskaru i powiem szczerze, no jakbyśmy jeszcze delikatnie sobie tutaj obrócili na tą Szwecję, to myślę, że nawet jeszcze bardziej by wpasowywała. Ja z tej ciekawości postanowiłem, że wezmę sobie różne kraje i zacznę przymierzać się je do siebie, żeby zobaczyć, czy uda mi się znaleźć coś równie podobnego. Udało mi się wziąć Koreę Południową i położyć na terytorium Irlandii oczywiście wyspy Irlandii, czyli mówimy o Irlandii i Irlandii Północnej i okazuje się, że to również pasuje, nawet bardziej niż Szwecja i Madagaskar. Zacząłem szukać dalej i wziąłem sobie Albanię i przesunąłem na teren Armenii. I tutaj, ku mojemu zdziwieniu, pokrycie było jeszcze większe. Zachęcam Was do tej zabawy. Wejdźcie koniecznie w link, który znajduje się w komentarzu, i znajdźcie. I napiszcie koniecznie w komentarzach, które kraje udało Wam się spasować tak, żeby ich terytorium wyglądało bardzo podobnie, bardzo zbliżenie i że było jak najbardziej zbliżone pod względem wielkości. Mapa Afryki, ale Czad to giga Czad. Czy coś. <laughs> A ta druga opcja, gdzie Czad został przystosowany do bycia Czadem. Nie wiem, ta pierwsza opcja chyba bardziej mi pasuje. Instrukcja dla osób anglojęzycznych. Jak wymawiać europejskie stolice? Bardzo mi się podoba ta mapa, ale chciałbym ją poddać mm, sprawdzeniu poprzez jakiś translator. albo syntezator mowy. Zobaczmy, jak sobie poradzi na przykład z Warszawą. Warszawa. Ach, bo już tak blisko, już było tak dobrze. Warszawa. <ścoughs> o kurczę, udało mi się trochę bliżej nawet. No tylko gdyby to ła zostało zamienione na wa na końcu to byłby git. Pari. Paris. No i to rzeczywiście całkiem dobrze wyszło. Zrobimy coś trudniejszego. Na przykład Kopenhage. Kopenhauen. Okej, okay, jest bardzo ciekawie. Keabohnhauen. No blisko, blisko, powiem szczerze. Kobienhauen. No syntezator sobie tak dobrze z tym nie radzi. Jakbyśmy czytali po prostu tą, tą sylabizację z wymową angielską, to całkiem, całkiem nieźle. Chociaż niektóre mnie zastanawiają, na przykład Bukureszt? To nie jest Bukareszt w oryginalnej wersji? Bukureści. O kurczę, rzeczywiście po rumuńsku to zupełnie jeszcze inaczej. Bukureści. Dobrze, że napisali też Dublin i Londyn, nie? <grym> I ponownie, tak jak po poprzednim odcinku, zachęcam do zajrzenia na stronę Engaging Data, na której możemy kliknąć sobie losową wizualizację i pokaże nam albo ciekawą mapę, albo różnego rodzaju ciekawą statystykę. A na dzisiaj projekcja mapy, ale konkretny kraj znajduje się w centrum. Jeśli klikniemy sobie na przykład na Polskę, żeby znajdowała się w centrum, Mapy, omg, zobaczcie jak malutki robi się ten kraj, który, który umieścimy w samym centrum i jak ogromne robią się wszystkie kraje dookoła. I tak przeskakując po przeróżnych krajach możemy poobserwować naprawdę dziwne potwory, które się będą działy tutaj z tymi mapami. Wybierając jakikolwiek z krajów, który znajduje się na równiku, uzyskamy tą samą poprawną w miarę wizualizację. Oczywiście obróconą o odpowiednią yy, szerokość geograficzną. Ciekawie też zobaczyć Antarktydę na samym środku. Spróbujmy teraz trochę innej beczki. Jeśli mieliście okazję być nad morzem na 100% widzieliście to. Myślę, że wiele osób z was mogło się wcale nie zastanawiać, co to w ogóle jest i jaką pełni funkcję, a takie po prostu powbijane kołki w plażę, nie. Jednak ma to gigantyczne znaczenie, jeśli chodzi o wypłukiwanie brzegów. Są to tak zwane ostrogi brzegowe i buduje się je na wybrzeżach mórz, ale również na brzegach rzek w celu kontrolowania przepływu wody, tak żeby nu pędzący nurt nie znajdował się bezpośrednio przy samym brzegu, żeby nie nanosił dodatkowych osadów i żeby nie wypłukiwał obecnego kształtu brzegów. Kiedyś jeszcze za młodego nastolatka jedną z moich pierwszych prac było właśnie praca na budowie i miałem okazję pracować przy konstrukcji takich ostróg w bardzo konkretnym miejscu na rzece o nazwie Kwisa, w okolicy miejscowości o nazwie Rudawica. I zupełnym przypadkiem chciałem sprawdzić, czy uda mi się znaleźć na Google Maps to miejsce. I udało mi się znaleźć to miejsce na Google Maps, także jestem mega, mega zajarany. To jest dokładnie to miejsce. Słuchajcie, układałem kamienie. Pojedyncze kamienie się układa na tych ostrogach, które się buduje na rzekach. Te kołki, które są pobijane na plażach, to jest oczywiście drewno, a na rzekach buduje się takie nasypy z kamieni, które na pierwszy rzut oka mogą przypominać na przykład falochrony. Do dziś pamiętam jak konstrukcja tych ostrów wyglądała. Całe to zakole rzeki zostało najpierw wyrównane. Z ziemi i kamienic został usypany najpierw taki wał wychodzący w stronę środka korytarza rzeki. Na tych nasypach były układane z takiego młodo drzewia, bardzo młodych drzew ściętych i związanych razem na przemian, jakby takie bele z tych nie wiem, z tych drzewek i to wszystko zostało zasypane grubym kamieniem, o powiedzmy grubości takim jak no mniej więcej coś takiego jak głowa. W tym konkretnym miejscu pamiętam, że było to robione bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia na wierzchu, ale również widziałem takie, gdzie na przykład później się nakłada na to taką metalową siatkę. A tak chciałem się z wami podzielić taką ciekawostką. Jeśli kiedyś zobaczycie takie wystające pomościki z kamieni lub z czegoś, to możecie się pochwalić, że wiecie, że to się nazywa ostroga brzegowa czy coś. <laughs> Mapa pokazująca procent domów, w których znajduje się przynajmniej jeden pies. To jest zaskakujące, muszę przyznać. Nigdy nie wiedziałem, że Polska ma aż tak wysoki współczynnik posiadania zwierzaka. Myślałem, że na zachodzie ym, od Polski to jest równie popularne, a okazuje się, że, że nawet dwa razy mniej gospodarstw posiada psa. Ciekawe. Czyli statystycznie, co prawie co druga osoba z Was oglądających ten film powinna mieć psa w domu. Preferencje trunków w skali Europy. Wschód to oczywiście klasyczna, wysokoprocentowa woda. Północ i centralna Europa to zdecydowanie piwa. Na zachodzie cider i wina. No cider to w zasadzie też można by było chyba powiedzieć, że to wino. A na południu raki. No, a Polska, Polska została tutaj, powiedzmy, wyblurowana ze względu na to, że tak jak jest napisane, widać zabory. <laughs> I tutaj na pewno wywołało dużą polemikę. Wiele różnych map udało mi się znaleźć, wiele różnych danych udało mi się znaleźć. W Polsce zdecydowanie na ten moment przeważa piwo. Z danych opublikowanych przez CBOS w 2019 roku 52% Polaków wskazało jako pierwszy wybór piwo. <laughs> Choć z moich własnych doświadczeń muszę powiedzieć, że na wschodzie zdecydowanie spotkałem się z tym, że mocniejsze alkohole są dużo bardziej popularne. Choć powiedziałbym, że na równi razem z wódką pojawia się bimber. <laughs> Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia. Na pewno, jeśli jakieś macie, to podzielcie się w komentarzach. Mapa pokazująca drzewa w Watykanie. To jest coś niesamowitego. Jak niewielki musi być kraj, żeby mógł, mieć, żeby mógł posiadać własną mapę, na której mamy zaznaczone wszystkie drzewa, które są w danym kraju. Coś niezwykłego. Ciekawe, kurczę, czy ktoś to policzył. Fajnie, jakby była taka statystyka pokazująca dokładną liczbę. Bo na 100% coś takiego musi, musi gdzieś występować. W jakimś artykule znalazłem, że około 150 drzew. Przy czym to chyba jest tylko ten rodzaj umbrella pine czyli sosna pinia. Myślę, że na pewno dałoby się znaleźć jakąś dokładniejszą statystykę. Jeśli ktoś z Was ma ochotę, niech podzieli się w komentarzach, jeśli uda mu się znaleźć. Tymczasem ja dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapę w górę. Pozostałe filmy z mapek w tym momencie na ekranie końcowym. Na razie.